Przyjechaliśmy do miejscowości Poświętne, gdzie od 100 lat Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi pola doświadczalne. To ponad 26 hektarów, gdzie obserwowanych jest wiele gatunków roślin. Dziś przyjrzymy się zbożom. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego od lat prowadzi pola doświadczalne, a jest tu każdego dnia pani Monika. Dzień dobry. Dzień dobry. Na czym polega pani praca? Ja zajmuję się uprawą zbóż i rzepaku. Znajdujemy się właśnie na doświadczeniu ścisłym. Jest to porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i gatunkiem, w obrębie którego prowadzimy to doświadczenie, jest właśnie pszenica jara. Możecie sobie państwo tutaj porównać 20 różnych odmian pszenicy jarej, które tak naprawdę codziennie są doglądane. Te doświadczenia polegają na tym, że uprawiamy tutaj tą pszenicę w dwóch poziomach agrotechnicznych. Pierwszy poziom to jest poziom A1, czyli taka prosta, podstawowa uprawa obejmująca tylko i wyłącznie zabieg herbicydowy, insektycydowy i podstawowe nawożenie. Natomiast tutaj po mojej lewej stronie mamy poziom A2, na którym jest bogaty o 40 kg nawożenie, ochrona fungicydowa i pełna ochrona insektycydowa, a badamy, mierzymy, oceniamy podatność danych odmian na różnego rodzaju agrofagi, w tym na choroby, gdzie tak naprawdę przy każdej obserwacji musimy określić poziom porażenia danymi agrofagami, danymi chorobami. Jak widać, susza również dotknęła i nas. Widzimy właśnie między innymi na tej odmianie Alibi, że no tutaj stres ten wywołany brakiem wody jest bardzo duży, czego na przykład nie możemy powiedzieć o odmianie Activian, która bardzo dobrze sobie w tych warunkach radzi. Jaki będzie plon? Trudno powiedzieć. Tak naprawdę jest za wcześnie, żeby wnioskować o tym, dlatego że czasami jest tak, że to, co bardzo ładnie wygląda na początku, efekt finalny może być troszeczkę słabszy, a czasami zupełnie odwrotnie, że to, co nam się niekoniecznie bardzo podoba, w efekcie finalnym, w tym plonowaniu możemy uzyskać dość duży plon. Jeśli już mówimy o zbożach, to jak jest pani tutaj każdego dnia, to widać różnice dzień po dniu? Oczywiście. Jakie to są widać na przykład różnice dzień po dniu? Takim dobrym wskaźnikiem jest weekend. Jak przychodzimy tak dzień po dniu i cały czas widzimy to samo, to rzeczywiście tych różnic, może takich stricte bardzo dużych, nie spodziewamy się. Ale jeśli przychodzę tu w piątek i wracam w poniedziałek, to różnice są diametralne, bo czasami wystarczą dwie ciepłe noce i jeśli mamy taką pszenicę w fazie krzewienia, to potem momentalnie następuje nam faza strzelania w źdźbło, potem kłoszenie, kwitnienie. Proszę zobaczyć, nie wszystkie te pszenice jeszcze kwitną i tutaj właśnie chociażby widać takie różnice. Jaki jest cel prowadzenia pól doświadczalnych? Pola doświadczalne są taką bazą dydaktyczną dla wielu rolników. My staramy się wysiewać odmiany jak najnowsze, jak najbardziej tolerancyjne, takie innowacyjne, takie, które będą sprawiały, że prowadzenie gospodarstwa nie będzie tak trudne. W dobie tej strategii od pola do stołu, kiedy mamy wycofanych tyle substancji aktywnych i wycofanych będzie jeszcze więcej, musimy sobie jakoś radzić i wychodzimy, przynajmniej staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rolników. A więc tutaj w jednym miejscu, w jednym czasie możemy zobaczyć mnóstwo naprawdę różnych odmian, które no, mogą być uprawiane również w gospodarstwach rolnych. W polu pszenicy ozimej pan profesor niczym detektyw. Ma pan ze sobą lupę. I co pan tutaj obserwuje? Tak, pani redaktor, niczym detektyw, ponieważ korzystając z dostępności tej rośliny, poszukuję tu różnego rodzaju chorób oraz szkodników. Czasami jest tak, że pierwsze objawy chorobowe bardzo często mają nieraz postać takich niewielkich plamek. Ta biała plamka to jest akurat miejsce, gdzie wkłuwał się pluskwiak i wysysał soki z blaszki liściowej, ale tak patrząc bez lupy, można powiedzieć, początki jakiejś choroby. Biała plamka, czyżby to był mączniak? Nie mogę tutaj tylko skoncentrować swoich obserwacji. Muszę przejść przez całe to pole w kilku różnych miejscach i sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja. Bo są takie miejsca w uprawie, gdzie chorób szkodników jest dużo.
zwłaszcza pasy brzeżne. Choroby, szkodniki bardzo często się na tych pasach kumulują, więc gdybyśmy wydawali zalecenia ochrony roślin bazując tylko na pasach brzeżnych, bylibyśmy przede wszystkim bardzo nieprecyzyjni. Moglibyśmy naszego rolnika narazić na duże koszty, bo zaraz mu powiemy, ma pan tutaj septoriozę, fuzariozę, ma pan tutaj mączniaki, oj, skrzypionek, mszyc pełno. Ale jak wejdziemy 10 metrów dalej, nagle się okaże, tam mączniaka prawie nie ma, septoriozy też nie, więc musimy ładnie zlustrować, tak się to mówi, czy też zmonitorować całe pole w kilku miejscach. Ganiam po różnych uprawach z tym oto urządzeniem, to niektórzy rolnicy się pukają w czoło, co ten człowiek robi. A jest to nic innego jak czerpak entomologiczny. Jest to takie urządzenie, które pozwala nam wykryć te organizmy, które się na przykład kryją tu między kłoskami. Tak to wygląda, że ja sobie wchodzę w uprawę, o, i robię takie oto zagarnięcia, prawda? I się przesuwam. Zagarniam i idę dalej. W takim jednym miejscu wykonuję zwykle około 100 zagarnięć i później, bardzo fajna sprawa, uwielbiam ją, czyli wyciągam to, co do worka mi wpadło i sprawdzam, czy mamy choroby, czy mamy szkodniki. I tu muszę pokazać, mam tutaj takiego bardzo dziwnego owada. Jest to bardzo dobry sygnał, jest to larwa złotooka, pożyteczny gatunek, który żeruje na mszycach. Często trzeba taki monitoring prowadzić w zbożach? Bardzo często rolnikom mówimy, że najlepiej raz w tygodniu. Byłoby bardzo dobrze. Są takie okresy i tu właśnie trzeba mieć tą wiedzę, w jakim terminie, jaki organizm szkodliwy się pojawia, kiedy są pierwsze choćby objawy chorobowe, kiedy jest pierwszy nalot szkodników. I to wiemy na podstawie biologii, a biologii się choćby uczymy z atlasów różnych chorób szkodników. I bardzo w ogóle zachęcamy wszystkich naszych rolników, żeby te atlasy jednak gdzieś tam w domu mieli i sobie obserwowali to, co po prostu się dzieje. Każdy producent zbóż na Mazowszu powinien się zgłosić do pana Tomasza ze stacji doświadczalnej oceny odmian w Seroczynie, bo czym się pan zajmuje? Z prowadzeniem doświadczeń, między innymi w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, stacji doświadczalnej oceny odmian w Seroczynie, województwo mazowieckie. Znajdujemy się właśnie na tle takiego jednego z doświadczeń. A jesteśmy wśród jęczmienia. Jarego, tak jest. Mamy tutaj, akurat jesteśmy między dwoma typami agrotechniki, A1, A2. Czego na takim polu doświadczalnym rolnik, który tu przyjeżdża, może się dowiedzieć o zbożu? Jak dana odmiana konkretna, która go interesuje, której szuka do swojej uprawy, tak, zachowuje się na poziomie agrotechniki na A1, czyli bez dodatkowego nawożenia, a jak wygląda na poziomie A2, czyli już z ochroną pełną. Przed nami jest pszenica jara, 19 odmian badanych, tutaj mamy 20 odmian badanych. Tam u góry mają Państwo dwa doświadczenia jeszcze ze zbożami ozimymi, z pszenicą ozimą, z jęczmieniem ozimym, gdzie są badane w jęczmieniu 27 odmian na dwóch poziomach agrotechniki oraz w pszenicy 40 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W ręku trzymam wyniki porejestrowego doświadczenia odmianowego dla zbóż ozimych i jarych, bobowatych grubonasiennych i soi, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaków wszystkich grup wczesności oraz rzepaku ozimego, jarego, gdzie są publikowane te doświadczenia, które po zbiorze opisywane wszystkie informacje dotyczące doświadczeń, prowadzenia tych doświadczeń, jakie były zabiegi, jakie były środki stosowane, jakie były fazy rozwoju, kiedy siew, kiedy zbiór, tak? Wszystko jest tutaj notowane i taką publikację każdy rolnik może otrzymać właśnie na takich dniach jak w tym roku. Jeszcze mamy tutaj taką listę odmian zalecanych. Tak, ta lista jest... Dla województwa mazowieckiego. Tak, sporządzana przez mazowiecki zespół PDO, tak, na podstawie wyników porejestrowego doświadczenia odmianowego. Zespół się zbiera dwa razy do roku i ustala na posiedzeniu zimowym listę odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego. I tutaj właśnie znajdziemy wszystkie listy z tych gatunków badanych. Mówiąc o zbożach, trzeba też oczywiście powiedzieć o innowacjach stosowanych w uprawie. Ma pan taki specjalny przyrząd. Co to jest? Tak, ten przyrząd, który trzymam w dłoniach, to Jara Entester. Jest to urządzenie, które wspomaga gospodarstwa rolne w wyznaczaniu optymalnych, odpowiednich dawek
w zbożach ozimych, także jarych, przed zastosowaniem drugich i trzecich dawek azotu w tych uprawach. I jak to działa? Urządzenie działa na tej zasadzie, że przykładając to urządzenie do liścia, w pełni rozwiniętego, najmłodszego liścia, one prześwietla wiązką promieni świetlnych ten liść, pokazuje, ile azotu roślina ma zgromadzony w swoich organach. Aplikacja, która współpracuje z tym urządzeniem, w tej aplikacji wybieramy też odmianę, którą testujemy i w tym wypadku ta aplikacja podpowiada nam, jaką wartość azotu musimy zastosować przed drugą czy trzecią dawką azotu. Jest to też aplikacja, która jest wyposażona w wartości korekcyjne, bo każda odmiana ma inne wysycenie barwą zieloną, wynikającą jakby z naturalnych wartości odmiany, tak? I te informacje zmienne, jak odmianę, jak wcześniejsze nawożenie azotowe, stanowisko, zasobność też azotu glebowego, takie informacje uzupełniamy w telefonie, tak? I co jaki czas sprawdzamy, obserwujemy rośliny? Można powiedzieć, że w zbożach mamy dwa terminy pomiaru, przed drugą dawką azotu, czyli w okolicach pierwszego kolanka i przed trzecią dawką azotu, i to jest zależne oczywiście także od warunków w danym sezonie wegetacyjnym, może być to w okolicach liścia flagowego, podflagowego albo jak kłos wychodzi już z pochwy liściowej. Dużo liści trzeba sprawić na swojej uprawie? N-tester, aby dać nam wynik i rekomendację do użycia azotu, musi przetestować 30 liści.